Halo, halo, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku w grze Hobot of Life. Z tej strony GM4 i zaczynamy. W poprzednim odcinku udało nam się kupić najlepszą kurtkę w grze, jak widzicie. Ona jest naprawdę mega dobra. I tak naprawdę ona nam powinna na spokojnie wystarczyć na tą pierwszą zimę, bo teraz troszeczkę łagodniejsza i na tą drugą też w sumie da radę, nie? No, przecież w tej pierwszej, jeśli dobrze pamiętam, temperatura może spaść maksymalnie chyba do minus 18. Natomiast tej drugiej chyba do minus 28, jakoś tak. No dobra, najpierw sobie pobiegniemy może do Bonda, chyba tak on się nazywa. Jeszcze tylko wstąpię na chwilę do Anatola, może ma coś ciekawego. Nazdar. Dobra, to bierzemy, to się przyda. Automat jeden mamy. Łóżko, beczka. Nie, dobra, starczy. Starczy. Dobra, idziemy w takim razie do Bonda. Bond to jest ten gościu, który nam zlecał kradzież rowerów. Więc idziemy sobie. Od razu żeśmy opchnęli. Kupiono za 80, opchnięte za 120. Dobra, raczej myślę, nie potrzebuję żadnych dodatkowych rzeczy, ponieważ no chyba mam w zasadzie takie podstawowe wyposażenie, więc nie będziemy iść do sklepu. Co chcesz? Ale jak jest trudne, zawsze można trochę... Oj kurde. Troszkę pożebrać, nie? A i nie użyłem bezczelności, ale trudno. Anton. Mam dla ciebie rower. Dobra. Okej, dobra. Poproś, może mnie uczyć? Dobra. Przemytnik. Aha, spoko. Ale nie mam tyle zaufania. Dobra, to chodź w takim razie do tego gościa. Może czego nas nauczy. No ci trudni kurde są tacy, że tu ciągle łażą teraz. O, trudno. Te budatki się nie opłaca sprzedawać. Dobra, Bruno. Kurde. Tu jest chyba ten gościu, wydaje mi się, ten Bond cały. O, tak, tu jest Bond. Nie znam cię. Potem będziemy się mogli z nim poznać. Dobra. Chodźmy jeszcze tutaj do... Trudny jesteś? Średni. Dobra, to nowy hajs. No nie trafiłem. Dobra, no i tutaj mamy też misję. No ile tych trudnych będzie jeszcze, no? Trudno. I pogadamy sobie z nimi, bo mam chyba dla nich śpiwory. Tak. Dobra, z tym nie pogadam, z tym drugim. On chce brać ślub, a nawet nie ma domu, nie? Co on dokładnie chciał, bo nie przeczytałem. Podocany pieczonek zaręczynowy. Kto go może zrobić? No nic. Dobra, tamten się boi spać. Dobra, damy go tutaj. Kładamy. Weźmy pieska. Zaraz wrócimy. Na sprzedaż raczej na same stare, niepotrzebne rzeczy. I weźmiemy żarcie. Czemu dało mi smaczne żarcie? Chciałem zwykłe żarcie, nie? No nie szkodzi. Dobra, a mamy pieska. Dobra, w takim razie wiecie co? Jeszcze bym poszedł do barona. Nie ma bandyty, a jednak jest.
kurde, mam 1000 kasy, to mi z 300 nie chciał zabrać, to idziemy w takim razie naokoło. Idziemy do barana. O, trudny. No trudno. Tutaj nie wiem, o co z nim chodzi nigdy, nie? No, dał mi krzesło. Spoko. A, tak się chyba nie da. Nie, jednak podał krzesło, czy zobaczycie. O. Dobra, idziemy w takim razie do barona. Musimy coś chyba sprzedać i z nim porozmawiać jeszcze. Musimy go powiadomić, że są więźniowie. O, my musimy zapytać o pierścionek w lombardach, dobra. To wiemy. Dobra. Poproś. No niestety nie, handluj. Mam coś, żeby mu zbyć? No, sprzedamy mu to. 210, dobra. Ucz mnie nie nauczysz, dobra, idziemy stąd. To chciałem zrobić. Dobra. To teraz jak zrobiłem te podstawowe zadanka. Możemy tam wrócić, dobra, to wrócimy w takim razie do tych gości na drugą stronę, a dobra, chodźmy tędy. Pogadam sobie jeszcze chwileczkę z Fulgrimem. Servus! Masz taśmę klejącą. Dobra, może mi coś nauczyć? O złodziejstwie. Dobra. Zawijamy się. No i teraz musimy iść do dziury, więc widzimy się w dziurze. Ach, jeszcze tu możemy porozmawiać z Żyletą, żeby skopał dupsko Raskanowi, który stoi koło dworca. Raskan nie podsłuchał Bruna. Tak słyszałem, czyli teraz go nie sprawdzimy świra, spuścisz mu w pierdziel? Z przyjemnością, zresztą Raskan to zwykły pun. Wspaniale. No i wygląda, że teraz na niego pracuje. Może tak, może nie, nie chcę, że mogę ci wpisać, jeżeli nie będzie za dupę. Rozumiesz? Tak, jasne. Dobra. To tyle. Sprawa załatwiona. Tutaj jeszcze stoi ten gościu, ale chyba nic od niego już nie możemy wyciągnąć. O, rower. Dobra. No, wszystkiego nas nauczył. Fin. Dobra, w takim razie ciśniemy. No, ale najpierw oczywiście na żebry. No, trudno, i tak dobrze. Znaczy już mam prawie 2000, jak to szybko leci, nie? Dobra. Za chwilę z nimi porozmawiamy. O, nie mam tyle żarcia, ale zobacz, może sobie umiem zrobić to żarcie, sobie sprawdźmy tylko. O, właśnie, mogę zrobić. Aj. Dobra, czy dawka zrobiona, nic więcej chyba nie zrobimy. Napałka to raczej bezużyteczna. Bandaż. No nie ma sensu na razie, dobra. Macie żarcie. Dobra. Z nimi już nie pokładamy. Aha, chcieliby żarcie jeszcze. No kurde, i futro. To nie ma futra, ale mam chyba coś jeszcze. O, siostra Agnes. I spać do siostry Agnes. No, z tym, że potem, z tego co pamiętam, i tak się nie uda nam tego rozwiązać, bo no, bym się nie wyśpił, bo to będzie, nie wiem, za głośno czy za zimno, już nie pamiętam.
Okej, to mamy chyba jeszcze misję. Musimy powiedzieć, że u wszystkich żeśmy powiadomili o tym, że tutaj jesteście nowi. O, właśnie. Dobra. Mojser, to jest ten ćpunów. Dobra. Szybko jeszcze okradniemy. I tutaj właśnie będziemy mieli wybór, no nie? Będą misje, w których tamci ćpuni będą musieli jakąś chyba paczkę dostarczyć i ci będą chcieli ją przejąć, nie? Jakoś tak będzie. I wtedy, no, w zależności czy tą paczkę dostarczymy tam, gdzie chcą ćpuni. No, bo śpi w ogóle. Czy dostarczymy ją tutaj do bandytów, do tych byłych więźniów, no to po prostu będą nas bardziej lubić, no nie? Także to zawsze albo jedni, albo drudzy, nie? Tutaj się nie da, żebyście wszyscy polubili, no niestety. Dobra, pójdziemy sobie jeszcze do Meissnera, bo ma dla nas, znaczy mamy dla niego poduszkę, więc się pewnie ucieszy, jak mu ją damy. Ale najpierw pokradniemy sobie, w sumie gwoździe głównie. Robi się, widzę, już ciemno, ale nie szkodzi. No, siemano. Sprawi poduszki. Proszę. Jest twoja. I skrzynki. Masz. Drobiec, 98. No, wody niestety nie mamy. Ucz mnie. O, już nas wszystkiego nauczył, widzę. Handluj, ma coś ciekawego. O, to jest przydatna rzecz, to sobie kupimy. Sterta książek, a to jakieś dostawienia do bazy. Kupimy sobie kuchenkę za 50. Drukarkę sobie kupimy, potem to idzie chyba naprawić. Dobra, to raczej nie ma sensu. Chociaż toster też sobie postawimy w bazie, będziemy mieć więcej rzeczy, nie? Tutaj jak umrzemy, to może coś zrobić. Dobra, czy to tutaj coś jest ciekawego? Pewność siebie nie, moralne nie. Energii, to się przyda. Dobra, starczy już, bo mam maksa. Poproś, co może mi dać? Mi smutno, a dobra, daj mi morale. Morale max, dobra. Poproś. Pewność siebie. Dobra. Co jeszcze możemy go poprosić? Energia, finanse. Dobra, jeszcze daj mi hajs. 25, dobra. Tak, to jednak nas ktoś lubi, nie? Kurwa, tu ciemno się zrobiło. Dobra, zobaczmy szybko, jakie zadanka, gdzie mamy gdzieś tu blisko. Dobra, Skena musimy podejść zobaczyć. Do siostry Agnes. Dwa razy do siostry Agnes. I czeka kumpel z podceli jest w miejscu. Dobra, to wszystko mamy w sumie z lewej strony. W takim razie pójdziemy szybko najpierw do Raskena. Okej, to tam mamy Raskena. Siemano. Co słychać? Super, jakiś czas tam przyszły te patołachy od Bruno. Słyszałem, że już dla nich nie pracuje. Zważyć z podbitym okiem. No, to pan przypomina, że musisz odpalać Sirowi dole. Witam ponownie. Dobra, to wiecie tak, tu jesteśmy, to pójdziemy szybko do świra, nie jest blisko. Dobra, tylko musimy iść naokoło, bo tu stoi bandzior. No i powiem mu, że Rasken dał mu kasę. Cześć. Sprawy Raskena, sprawa załatwiona. Masz trochę rumu, doskonale. I co mogę sobie wybrać? Rupiecie, metrowy złom, szarpany worek treningowy, sedes, krasnonogodowy, popiersie, patelnia. W sumie zastanawiam się, wezmę sobie popiersie. Ucz mnie, czy możemy sobie nauczyć gadka ekspert? No dobra. Dobra,
Zawsze coś. Nie ma żadnych zadań. Pójdziemy jeszcze do niego. A, druta, nie ma druta. O, może zrobić pierścionek. Dobra. Kurde, zobaczcie, muszę zrobić gwoździe. Dobra, damy mu to gwoździe, damy mu części elektroniczne. I druta jeszcze nie mam. Handluj, co masz ciekawego? Materiał budowlany jak to zwykle. Poproś, a w sumie nic nie potrzebuję. Dawaj kasę. No i tyle chyba, nie? Nic więcej o niego nie zrobimy. Układam sobie jeszcze z nim, czy znowu jest chory? Nie, dobra, jest ok, jest ok. Dobra, w takim razie teraz udamy się do Moisera, czyli do tego ćpuna jednego. Będziemy się musieli powiedzieć za jedną ze stron, albo za bandytami, albo za ćpunami. Tutaj jeszcze sobie porozmawiamy w radiu. Aj. Dobra. Do widzenia. Co to bude? Dzień dobry wszystkim, masz pan jakieś meble? No zróbmy to. I teraz tak. Ukradnij. Co mogę ukraść? Piwko. W sumie niepotrzebnie. Na tym mi bardziej zależy, na ziołach aż 5. Dobra, i drapka nie będzie jeszcze. Dobra, chodźmy w takim razie do ćpunów. Dobra, ty nic nie masz, a ty? Ja wiem. Nie, dobra, chodźmy jeszcze do Don Kiciusia, bo on ma dla nas... misję jeszcze. No, teraz tylko minus 30. Nie, zaraz, atak, charyzma, atmosfera, zatrucie na zimność, plus 1 wszystko, nawet, dobra. Dobra, teraz musimy iść do Moisera. Ja sobie szybko wypalę papieroski. Masz mdłości. Dobra, to sobie zjemy cytrynę albo jabłka. I hamburgsa może zjemy, nie? Dobra, coś czym potrzebujemy się uzupełnić? Niekoniecznie, dobra. W takim razie do Moisera z nim pogadamy. No kiedy skoczył testy. A, chciałem żebyś puścił. Tak, bo to była misja związana z tym, że dla Mochemort, nie? No tak, powiem królowi, żeby nie przeganiał innych. Weźmy kwita, możesz uciekać. Na razie. Dobra. Jeszcze pogadamy z tym. A, niestety nic nam nie powiedział. Dobra. W takim razie zawijamy się stąd. I idziemy teraz do... Skąd on tam idzie drut? Nie pamiętam, gdzie można go zdobyć. Dobra, musimy wrócić do Mochemort, to na pewno. Aha, czyli musimy zdobyć zaufanie jego ludzi, okej. Okay. Czyli musimy robić dla niej misję. Dobra, chodźmy w takim razie do siostry Agnes. Dobra, zrapodujmy, że udało nam się zdobyć rower. Dobra, to bierzemy rowerek dalej. Z nim nic nie zrobię. Dajmy jeszcze na wszelki wypadek z Brunem, bo chcesz do tego Bonda się czym prędzej dostać. Bo on nauczy otwierać te zamków trudnych. No niestety. No, a w takim razie idziemy do siostry Agra, zaraz blisko. Mamy dla niej dwa zadanka. Oddać psa i coś jeszcze. I z tym... O, rowerek. Nie ma żadnych policjantów? Nie ma. Dobra. Apteczka to jest markowa kurtka, płócienna torba. W sumie to nic niepotrzebne mi jest. Weźmiemy apteczkę.
Wracam z Bogim. Dobra. Z psem nie poczujesz pomocy. Żarcie. O, dobra, zwykła tym razem. I tyle. Dobra, ja sobie tutaj zobaczę jeszcze, czy nie potrzebuję. A, wiecie co, zjem sobie coś jeszcze. Takiego miarę lekkiego, nie? Żeby sobie tylko dojeść. O, snickersami sobie dojem. I skorzystamy od razu z ubikacji. A właśnie, a nie muszę się kąpać? Nie, wszystko wojnie jest na 0%, dobra. Tylko widzę, że lekko uszkodzony nasz ubranka, ale tam. Lekko. Dobra, to szybko stalety. A się wykąpiemy, będziemy takim czystym. Będziemy czystszy niż jesteśmy. Dobra. Do widzenia. Tak, ograć tych ludzi. O kurde, wymywacza. Dobra. To w takim razie uciekamy. A tutaj jeszcze jest taka strefa. Naprzeciwko siostry Agnes, taka, do której się chodzi dość rzadko. W zasadzie tam nie ma żadnej misji. Ona jest taka nawet dość sprawa, że tak powiem. Sobie tam pójdziemy teraz i tam jest gdzieś tam na dole taki gościu, który sprzedaje jakieś rzeczy, nie? No widzicie, tu jest taki sporawy teren. O, i tutaj sobie jest gościu, który handluje jakimiś rzeczami. O, siemano. Widzicie? Tylko okradniemy. Śmierdziel, to jak drugim w zasadzie pierwszym. Być może jak będą jakieś nowe aktualizacje gry, tutaj coś będzie więcej jakby rzeczy, a tutaj jest tylko ten gościu, nie? Zanim się to pohandlować, mimo takie, zobaczcie, takie różne właśnie, no takie rzeczy do bazy typowe, no nie? Jak czasem ktoś czegoś potrzebujecie, na przykład żeby coś kupić, jakąś tam rzecz, no to on takie rzeczy ma, nie? No. Ale nie ma nic ciekawego, dobra. W takim razie wróćmy może do... do Mochimort. Do Mochimort idziemy. Tak, swoją drogą, zobaczcie, jest minus 4 na dworze, a nam jest ciepło. Przy okazji oddamy rower jeszcze. Bo szybko dało się zajumać. Dobra. Dobra, wracamy do Mochimort. Zobaczymy, czy tam coś ciekawego powie. To może do tego wrócimy, do Zachego, zobaczmy. Ale ten nam nic nie powie. Robi dla nich misję, bo chcę, żeby nam otworzył tutaj te lepsze śmietniki, nie? Dobra, bęben, obozowa lampa, kanapa w dobrym stanie, kiepski hajs, bierzemy kanapę. Poproś, dobra, ucz mnie. Kurde, no dalej nic nie mogę zrobić, no kiedy nam tworzy to? Chyba muszę zostać szanownym Mochimordą. Muszę dypić przez całą dobę, to jest dosyć trudne. Albo dobra, zróbmy tą misję. Musimy pić, prawdopodobnie znowu się uzależnimy. Musimy być pijanym przez cały dzień, właśnie w tej pijackiej. A nie chwilczywości. No dobra. Dobra, musimy teraz sobie co jakiś czas po prostu popijać piwkiem. Ja sobie wrócę do bazy, bo to musimy całą dobę przetrwać. Akurat jest taka pora, że mniej więcej musimy gdzieś tyle przetrwać. No, myślę, że damy radę. Tutaj chyba nie może spać poniżej 90, nie wiem, 8 czy 7 czy 5 jakoś tak. Więc jakiś czas trzeba po prostu sobie tu pić. A to piwko, a to coś, a taką wódeczkę, nie? No. Także tak to wygląda. Dobra, w takim razie widzę się z wami w bazie. Dobra, jesteśmy u nas w bazie. Nie, tak swoją drogą, zobaczcie.
mam taką umiejętność, znaczy mogę zrobić sobie takie coś jak... Gdzie to było? Chyba tutaj. Gabinet, świeczki, laboratorium, kojec, pijalnia. O, zobaczcie. Potrzebuję tylko więcej jeszcze wódki, piwa, no i niestety tej części nie mamy, no nie? Dosyć ją trudno zdobyć. Chyba nie mogę jeszcze skraftować, ale sobie sprawdźmy, może się ją uda zrobić. Mogę. Dobra, to zobaczmy teraz, czego nam brakuje do tego pieckiego fotela. To po prostu sobie zrobimy nawet, nie? 10, jednego tego lepszego z butelką. No i 10 piw i 2 wódki jeszcze. No, sobie zróbmy może te lepsze. Kurczę, to chyba robi się w ręce. No, szybko sobie odpalimy ogień, bo nam zimno. Żeśmy przymokli całkowicie. Się chwilę ogrzejemy i zróbmy jak tam 97, dobra, trzeba pilnować tego, nie? A, tutaj czas widzę leci, spoko. A, nie mamy tych rupieci, o kurde. To wiecie co, to coś rozbierzemy sobie, nie mamy takie duże rzeczy, jakieś takie, to je rozbierzemy, jakieś kurtki, jakieś takie szmaty mamy, to je rozbierzemy na części. Dobra, to nam niepotrzebne w sumie. To też nie. To se postawimy. Latarka. To se rozłożymy. Komputer, kurde, daje dużo części. Rozwalmy drukarkę. Dobra. I postawmy tutaj nasze rupiecie. No, obecnie sobie siedzi. Koń trojański i to jest potem też użyteczne, bo będzie potrzeba chyba 3 takie rzeczy, żeby zbudować chyba bibliotekę, zdaje się. Dobra, jeszcze mamy łóżeczko lepsze. I jeszcze jakąś ławeczkę, dobra, damy sobie tutaj. Może tutaj już nie, dajmy z drugiej strony może. Dobra. Jak tam nasza pijackość? Trzy, dobra, trzeba szybko się napić. Piwerka albo czegoś, a napił się wódki. Troszeczkę. Aha, mieliśmy najpierw skraftować sobie tą rzecz. O. Kurde, ale jestem zezowaty, no. Jeszcze jedną. I teraz zobaczmy, czy możemy zbudować ten fotel. Jeżeli można, to szybko polecę do sklepu kupić sobie wódkę i ten, nie? Resztę rzeczy. I sobie go zbudujemy. Ten pijacki. Tutaj był chyba. Nie, tutaj był jednak. To ma pijalnia, dobra. Tak, mamy wszystko. Zostaje nam tylko kupić jeszcze 2 wódki i 10 piw. To lecimy w takim razie do sklepu i zaraz się widzę z wami. Niestety muszę cisnąć aż kurde na drugą stronę, bo tutaj nie mają wódki w tych sklepach, więc idziemy do marketu. Wódka zakupiona, teraz trzeba po prostu wrócić. Dobra, wróciliśmy. Może szybko. A dobra, napis zróbmy to tam zrobić, potem się będziemy bawić w ogrzewanie. Pijalnie. O! Jest trudne. Dobra. Pijalnie zrobimy, tutaj ją postawmy, żeby nam nie padało. Mamy kryjówki. Przygotować. Przedmiotów. Pijalnie. Sobie postawmy tak, żeby kurde, to miało dużo miejsca. Weźmy ten fotel. Dobra, ten sobie stoi na razie. I napalamy w piecu od razu. Dobra, i idziemy tutaj sobie pić, nie? Bo zobaczcie, tutaj mam 94, a tutaj możemy sobie siedzieć, on będzie tutaj ciągle pił. Nie musimy wtedy marnować alkoholu swojego. O, i zobaczcie, sobie pije ciągle.
No i po prostu wystarczy czekać, no nie? Dobra, szybko wyjdziemy, założymy jeszcze, bo widzę, mamy coś. Możemy sobie wybrać dookoła brzecz chyba. Kamień milowy. Sobie zobaczmy, konował. Zresztą choroby, bez sensu, magazynier. To jest fajne. Charakternik. Negatywne efekty będą wpływać na twoje zdrowie, dysponujesz 10. Niezbyt. Nie, totalnie niepotrzebne. Zwiększa poziom wybranej umiejętności. Jeden dogadki i grzebanie w śmietnikach. Plus dwa dogadki. To jest fajne, bo tu grzebanie śmietników jest trochę problemem na razie. Siła woli. No, siła woli, powiem wam. To by się przydało. To by się przydało, zrobić trzeci poziom. Na pewno na zimno. Gdyby się robi, to też by się przydało, dobra. A wydaje mi się, że bardziej za ten, siła woli. Mamy trzy siły woli teraz, nie? Sobie od razu zapalimy. I mamy trzy, nie? Dobra. I w takim razie, jak tam nasze spanko? Dobra, szybko się napijmy jeszcze. Idziemy się na chwilę dżemnąć, no i widzimy się, jak już wiecie, skończy się ta misja. No i teraz musimy po prostu czekać. Zostało nam jakieś jeszcze 8 minut, więc nieźle. Doskonale. Dobra, według mojej opinii zaraz powinniśmy wyjść, znaczy zaraz powinniśmy już udałoby nam się zrobić to zadanko. Zostało, widzę, 18 sekund, 16, 15. No dobra, to już nie musimy pić. Dobra, ciekawy jestem, czy... Jakie mamy tutaj w ogóle co się dzieje? Dobra, to na luzaku myślę. Jeden. Zadanie zaktualizowane, dobra. Udało ci się skończyć wyzwanie, wróć do kardynała. Dobra, super, udało się to zrobić. I co ciekawe, nie jestem uzależniony od alkoholu, z tego co mi się wydaje. No zobaczcie, nie jestem uzależniony od alkoholu. Czyli wygląda na to, że jak siedzimy na tej ławeczce, no to się nie uzależniamy, nie? Spoko. Dobra, jesteśmy narąbani, jak nie wiem. To żeby nie było, to jeszcze dopijemy jedno piwko. Od razu lepiej. Dobra, i zróbmy jeszcze kombucha od razu, żeby raczej mieć. I ciśniemy w takim razie. No to kardynała pójdzie dość moczy mordą. No, dzień dobry, panie kardynale. Byśmy byli pieni cały dzień. Wiem, sędzia już przekazał mi wieści. No to miejmy to sobą. Jesteś teraz szanownym moczym mordą. Wszyscy dookoła zaczynają głośno klaskać. Jedna czy dwie osoby wymiotują z podekscytowania. To ogromny zaszczyt. Ogromny. Świeżo mianowany, szanowany moczy mordo otrzymuje taką parę spodni. Dość mu to mam. Dobra. Podajmy jeszcze. Poprośmy, bo tylko 90. Ucz mnie. Dobra, w takim razie idźmy jeszcze do Zachego. Może nam coś da ciekawego. Mam nadzieję, że otworzy nam tutaj te skrzynki, nie? Chciałem, żeby tak było, nie? W końcu. Dzień dobry, panie Zachy. No, dokładnie. Pizki, wspaniały materiał, stara kuchenka, whisky bierzemy. Zostałem sam do usłonu. Hehe, cieszę się wraz z tobą. Powinien starać się o tytuł legendarnego. Uuu. Musisz tu przyjść przez dwa dni rzędu i to będzie twój. O kurde. No dobra. Nie, jeszcze nie możemy, poproś sterty śmieci, tak jest, świetnie. Możemy teraz chyba tu grzebać, tak jest, i to są najlepsze wyniki w grze, nie? Kurde, kurde. Ale żebym z nami, no dobra. Ale wiecie co, zróbmy wszystko. Stropian, średnio, zobaczmy jakie jest średnie. Dobra, wiecie co, ja tutaj muszę, a w sumie tak są już brudne, dobra, to będą później dostępne.
zbieramy wszystko i się zawijamy. To są najlepsze dźwięki w grze, jeszcze potem będziemy mieli jeszcze lepsze. Dobra, to zadanko sobie zrobię po prostu gdzieś poza misją, w sensie. W sumie nie, to już byłby koniec odcinka. Dobra, to ja sobie zrobię tam to zadanko, po prostu teraz sobie do niego pójdę i zostać legendarnym Watchmordą, dobra. I wracamy do bazy. No i oczywiście to już będzie koniec odcinka. I w następnym odcinku już będę szanowany Watchmordą. Także dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia. Cześć.